Usłyszała, że coś chodzi po kuchni. Wyszła z pokoju w zakolanówkach, koronkowej bieliźnie i bluzie. Pokierowała się na dół do ciemności. Coś mignęło jej przed oczyma. Niby postać ludzka, ale te oczy, jak z najgorszych głębi piekieł. Próbowała zapalić światło, nie działało. Poczuła nagłe i mocne ukłucie w brzuchu. Co się dzieje? Nagle coś zaczęło ciągnąć ją za nogę. Walczyła, szarpała się, lecz na futrynie drzwi wejściowych został tylko ślad jej paznokci. Długie, brudne i ostre pazury bestii były nie do pokonania. Ciągnięta po pisaku, kamieniach, skoszonej i ostrej trawie, cała krwawiła. Nie mogła wydobyć z siebie głosu, nie przez strach. Bestia nie dość delikatna, z podniecenia przejechała po jej szyi, przecięła krtań, lecz nie uszkodziła jej na stałe. Straciła przytomność. Obudziła się po 15 minutach na pobliskiej polanie. Siedziało na niej. Czuła ostry, przeszywający ból w miejscu, gdzie kiedyś miała brzuch. Zjadało ją, dosłownie, a dokładnie jej wnętrzności. Powoli dobierało się do wątroby, kęs po kęsie ją wyjadało. Delektowało się. Silnym pociągnięciem wyrwało kawałek żołądka, powąchało. Z podnieceniem patrzyło, jak jej ciało krwawi. Zabiorę cię ze sobą, powiedział cichym, zachrypłym głosem. Był to jeden z diabłów. Krew powoli przelewała się z wielkiego otworu, wydobywała się na świat. Jej wnętrzności rozpadały się na jeszcze mniejsze kawałki. Widok był cudowny, krtań przestała boleć, mogła krzyczeć. Zaczął zdejmować jej bieliznę, a bluzę podnosić do góry. Przejechał językiem po jej piersiach. Zaczął w nią wchodzić. Ona zamiast krzyczeć, wołać pomocy, jęczała. Widok krwi, smak świeżego mięsa. Po chwili bycia w niej spojrzał na ranę. Było widać jej penisa w jej brzuchu, otwartym i zmasakrowanym brzuchu. Jej zapłakane, lecz już niesmutne oczy, a cieszące się rozkoszą, sprawiały, że pragnął więcej, chciał jej. Z uśmiechem na twarzy ugryzł ją w szyję. Powoli umierała, lecz umierała w rozkoszy. Rozłożył czarne skrzydła, ukazały się jego rogi, jednak nadal był przystojny. Czarne, krótkie włosy, czerwono-bordowe oczy. Jego ciało, takie zgrabne, muskularne, wyrwał jej serce. Nawet się cieszyła. Obudziła się w nowym świecie. Dotrzymał obietnicy, zabrał ją ze sobą. Chodziła po ciemnych, odludnych, podziemnych ulicach. Drzwi stojące w płomieniach. Znalazła wejście. Szukała tego, kto ją zabił. Przed oczyma miała obraz rany. Poczuła zapach krwi i mięsa. Obróciła się. Tak naprawdę to nie zdążyła. Podszedł od tyłu i objął ją. Jej plecy stykały się z jego klatką piersiową. On ciągle jej chciał. Pocałował. W prawej ręce trzymał jej serce, ciągle bijące i pompujące ostatnie mililitry krwi. Był z siebie dumny. Ona już nie płakała. W sumie śmierć w tak cudownym stylu. Lecz i tak była obojętna. Tam już nie wróci. Bynajmniej tak myślała. Poczuła się dziwnie. Plecy zaczęły ją piec. To jego jad. Oczy pełne nienawiści. Czerwone i wciąż podniecone od tych cudownych widoków żywej, bordowej krwi, śmiało wypływającej z pięknej, bladej dziewczyny, pożegnały ją. Stała się ociężała, nogi jakby ze stali.
Usłyszała przeraźliwy krzyk. Obudziła się w swoim łóżku, cała spocona, mokra i zakrwawiona. Zaczęła macać się po brzuchu. Złapała coś oślizgłego, długiego, miękkiego. To było jej lito grube. Czy to nie był sen? Nie była przerażona, lecz zdziwiona i zaskoczona. Wszystko bolało, szczypało, przeraźliwie swędziało. Goiło się. Zobaczyła go z różą w ręku, stojącego w rogu jej pokoju. Spojrzała na niego przeraźliwie. Zniknął. Podeszła do miejsca, w którym stał. Zostawił spaloną od płomieni piekielnych różę na szafce. Od tamtej pory nigdy nie była sama. Przychodził do niej co parę dni. Koszmar powtarzał się. Codziennie o godzinie 12 w nocy słyszała: przyjdę po ciebie, kiedy umrzesz. Zabiorę cię do siebie. Nie wiedziała, czy się cieszyć. Góra co 3 dni wracały boleści, podniecenie, strach i on.